Polacy w Londynie na razie zaimponowali swoim dopingiem na meczu z Włochami. O to nie było trudno, bo wszak Polaków w Londynie jest bardzo dużo. Ilu, tego chyba nikt dokładnie nie wie. Są dosłownie na każdym kroku. Towarzysz paruski. Paruski, nie, po polski. Czy pani z Polski. Polski. Warszawia. Tak, wszystko się zgadza, ale my szukamy tak naprawdę Polaków i chcemy przeprowadzić taki eksperyment. Poland. Most westminsterski, ale to, że język polski jest znany, też już wiele mówi. No i sprawdźmy, czy tu są statystycznie jacyś Polacy. Dzień dobry, czy państwo są może z Polski, a może pan jest z Polski? Z Polski? Z Polski. Marka. Pani jest z Polski. Jestem z Polski. Chodzi pani na mecze, dopinguje siatkarzy na przykład? Nie, nie chodzę. Póki co zwiedzamy Londyn, dopiero przyjechaliśmy. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia i no, szukamy dalej. O, przepraszam. Sorry. Czy państwo są z Polski może? Nie? Zaraz. Chyba, jeśli ja dobrze słyszałem, to ktoś do nas zadzwonił z Polski. Pan jest z Polski? Tak. Jestem z Polski, nawet dam telefon wam, poczekajcie. Ale nie całą budkę, wie pan? Proszę, możesz zadzwonić do Polski, do TVN-u nawet. Dzień dobry. A czy pan mnie słyszy? Słyszę bardzo dobrze pana. Robimy materiał o Polakach dopingujących siatkarzy, innych olimpijczyków. Pan, jak rozumiem, zajęty, ale widzi pan tutaj wielu naszych rodaków? Wielu rodaków przyjechało dopingować. Wielu moich przyjaciół z centralnej Anglii przyjechało specjalnie na mecz siatkarzy. Także jesteśmy... bardzo z nich dumni. Mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. My również. Szkoda, że państwo tego nie widzą, tego pana oczywiście, ale trochę może widać tam. O, jest oko. Pozdrawiamy. Proszę powiedzieć, jak pan ma na imię? Nazywam się Londi, a po polsku Rafał Skorzewski. Wszystkiego dobrego, panie Rafale. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchawkę chciałem panu oddać. Straciliśmy połączenie. No ale tak, kilkadziesiąt sekund chyba zajmuje na westminsterskim moście znalezienie Polaków, a nawet jeśli Polaków nie ma, to można, tak słyszeliśmy, do nich po prostu zadzwonić.